Nauczanie domowe. 28 marca. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 7, wersety od 40 do 53. Wśród słuchających go tłumów odezwały się głosy: ten prawdziwie jest prorokiem. Inni mówili: to jest Mesjasz. Ale mówili drudzy: czy Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem? I powstało w tłumie rozdwojenie z jego powodu. Niektórzy chcieli go nawet pojmać, lecz nikt nie odważył się podnieść na niego ręki. Wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i faryzeuszów, a ci rzekli do nich: czemuście go nie pojmali? Strażnicy odpowiedzieli: nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek przemawia. Odpowiedzieli im faryzeusze: czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszów uwierzył w niego? A ten tłum, który nie zna prawa, jest przeklęty. Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do niego: czy prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw przesłucha i zbada, co czyni? Odpowiedzieli mu: czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj, zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei. I rozeszli się, każdy do swego domu. Poruszająca historia. Pieśń, przy której czujesz ciarki na plecach. Wiersz, który cię wzrusza. To wszystko chyba przeżyli ci prości strażnicy, kiedy usłyszeli nauczającego Jezusa. Powiedzieli to wprost: nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek przemawia. To było poruszenie głębi ich serca. To było tak mocne i tak osobiste przeżycie, że ci ludzie nie byli w stanie podnieść ręki na Jezusa. Podobnie spotkanie z Jezusem i Jego Słowem przeżył Nikodem. Było to tak mocne doświadczenie, że słyszymy, dzisiaj jest w stanie stanąć przeciwko wszystkim, przeciwko całemu swojemu środowisku, po stronie Jezusa. Jak ty słuchasz słów Jezusa? Poruszają cię? Zastanawiają? Dopuszczasz je do głębi swojego serca? Może tak przyzwyczaiłeś się do nich, że przestają na tobie robić wrażenie? A może po prostu zapominasz o tym, co Jezus mówi? Nie wracasz? Nie słuchasz? Jak jest między tobą a słowem, które Jezus wypowiada w Ewangelii? Proś Ducha Świętego, aby pozwolił ci nie tylko słyszeć, ale usłyszeć. Nie tylko otrzeć się o to słowo, ale być nim poruszonym. Nie tylko podziwiać styl czy sposób wypowiedzi, ale pozwolić, aby to słowo przemieniło twoje wnętrze. Tylko takie przyjęcie słów Jezusa dodaje sił. Tak bardzo potrzebujemy dziś tej wewnętrznej siły, by zmierzyć się z codziennością. No ale właśnie mamy to źródło. Takie przyjęcie słów Jezusa sprawia, że one są źródłem mocy, odwagi, wytrwałości, stałości, niezłomności. Jakżeż nam tego potrzeba? Może potrzebujemy takiej otwartości, takiego chłonięcia słów Jezusa, jak było w przypadku tych strażników. A może też potrzebujemy przyjść do Jezusa nocą, jak Nikodem, by porozmawiać o najważniejszych sprawach, by zapytać: Jezu, jak to jest możliwe, żeby człowiek narodził się na nowo?
Może potrzebujemy jednej i drugiej postawy, tego zaskoczenia słowami Jezusa i tego przekonania, które Jezus wlewa w nasze serca w czasie nocnej rozmowy. Może Twoje przebywanie ze Słowem Jezusa jest nieco przysłonięte, jakby przykryte, tak jakby to Słowo nie mogło przebić się przez zasłonę, przez skorupę, tak jakby było tuż obok, ale nie wpływało na Ciebie. Chciałbym dziś i jutro odwołać się do takiego gestu, który był i jest w tradycji Kościoła ważnym gestem w piątą niedzielę Wielkiego Postu. Zasłonięcie krzyża. Zachęcam Cię, aby może dziś wieczorem albo jutro zasłonić krzyż. Zrób to w rodzinie. Kawałkiem płótna, może przy wieczornej modlitwie, może przy porannej w niedzielę. Zasłoń krzyż. Niech do Wielkiego Piątku, tak jak zwykle w kościele, w Twoim domu będzie zasłonięty. To symbol tego, że Słowo chce przemawiać do nas, a czasami jest właśnie tak, jest przysłonięte. Ale mając w ten sposób tę świadomość znaku, gestu, spojrzenia na krzyż, który jest zasłonięty, zatęsknić do tego słowa, które ma przemawiać, do tego znaku, który ma być symbolem zwycięstwa, mocy, umocnienia, przełamania wszelkich barier. Niech ten piękny znak, tradycja Kościoła, będzie też tradycją Twojej rodziny, Twojego domowego Kościoła. Niech to będzie rozpoczęcie takiej liturgii domowej, która pozwoli coraz głębiej, coraz piękniej przeżywać tajemnicę. Słowa, które stało się ciałem. Słowa, które przyjęło ciało, aby złożyć je w ofierze za Ciebie i za mnie. Słowa, które chce dobijać się do Twojego serca z tą mocą i ze zwycięstwem, którego Ty potrzebujesz. Więc w tym prostym geście zasłonięcia krzyża, przy modlitwie, poproście razem, wspólnie, w domu, aby Jezus, chociaż przysłonięty na krzyżu, był obecny. Słowo, które czasami trudno się przebija do nas, aby przemawiało. Prośmy o to wspólnie i w znaku uczynionym z wiarą niech będzie obecne to pragnienie i ta tęsknota bliskości słowa, który jest zbawieniem.